keep moving. Witam was bardzo serdecznie i chciałbym was zaprosić na moją małą recenzję gry Rise of the Tomb Raider na Xboxie 360. Jednocześnie jest to ostatnia duża premiera tego roku na starą generację konsol od Microsoftu. Tytuł ten ma tymczasową ekskluzywność na Xboxie One i 360. Na komputery stacjonarne i PlayStation 4 pojawi się ma w kwietniu 2016 roku, zaś nie wiadomo co z wersją na PlayStation 3. Prawdopodobnie zostanie ona całkowicie pominięta. Na sam początek jednak omówię samą grę, a potem przejdę do aspektów technicznych gry, czyli samego mięska. Pod względem fabularnym moim zdaniem nie ma tutaj żadnych fajerwerków i fabuła prezentuje się co najwyżej średnio. Same przeżycia Lary Croft na wyspie Yamatai zostały zatuszowane, jak wiemy, przez tajemniczą organizację Trinity, które jednocześnie odbiły się na jej samej, bowiem Lara jest teraz twardsza i bardziej bezwzględna. Jej historia, która miała miejsce na japońskiej wyspie, nie znalazła większego posłuchu i zainteresowania w jej dawnym środowisku. Chcąc udowodnić sobie i wszystkim innym, że nie postradała zmysłów, szuka dowodów, z czym miała do czynienia na wyspie oraz dokończyć badania swojego nieżyjącego ojca, który wpadł na trop artefaktu dającego nieśmiertelność. Młoda pani archeolog rusza więc na Syberię na poszukiwanie legendarnego miasta Kitesh, wybudowanego w XIII wieku. Towarzyszy jej przyjaciel z poprzedniej części, Johna Majawa, który był kucharzem na statku Endurance. Larze przyjdzie się zmierzyć z dobrze finansowaną organizacją zajmującą się zjawiskami nadprzyrodzonymi o nazwie właśnie Trinity, a którzy sami polują na artefakty znajdujące się w Kitesh, w tym właśnie artefakt nieśmiertelności. Sama Syberia to jednak pierwszy punkt naszej podróży. Teren, po którym przyjdzie nam się poruszać, jest różnorodny, co można zaliczyć na plus. Pomiędzy oddalonymi od siebie punktami oraz bardziej liniowymi i nieco otwartymi lokacjami będą obozy znane z poprzedniej odsłony gry, a które pełnią identyczną rolę jak poprzedniej części gry. To jednocześnie punkt zapisu ulepszenia rozwijania szybkiej podróży w jednym. Rise of the Tomb Raider to przede wszystkim rozwinięty fundament z gry z 2013 roku, co mnie osobiście w ogóle nie dziwi. Rise of the Tomb Raider to po prostu więcej i lepiej. Za znajdowanie dzienników, zestawów survivalowych, reliktów, fresków, innych dupereli będziemy otrzymywali doświadczenie, za które będziemy otrzymywali punkty umiejętności, które rozdzielamy według własnego uznania. Do dyspozycji mamy trzy różne drzewka, jedne nie wyklucza drugiego, dzięki czemu możemy rozwijać naszą postać według własnych potrzeb. Tak więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby zrobić sobie łowcę czy cichego zabójcę, albo nawet borserkera. Nieco bardziej rozwinięte od poprzedniej części zostało łowiectwo, czyli polowanie na zwierzę. Możemy zapolować na mniejsze okazy, jak na przykład wiewiórkę, królika, czy jakiegoś ptaszka, czy na te właśnie większe, jak na przykład jelenia, tygrysa, dzika, a nawet niedźwiedzia. Te większe okazy są zaznaczone na mapie, co nie oznacza, że muszą tam być. Po upolowaniu i oskurowaniu zwierza otrzymujemy niezbędne surowce do ulepszenia swojego ekwipunku, jak chociażby możemy powiększyć sakwę na amunicję, która bardzo przydaje się w późniejszym etapie gry. Co ciekawsze, w grze występują trzy języki. Od tego, jaki dziennik zbierzemy, czy przeczytamy jakiś napis na ścianie, uczyć się będziemy jednego z trzech języków w grze. Są to mongolski, rosyjski i grecki. Nauka języka posłuży nam do odczytywania starożytnych napisów na monolitach, które te zaś wskażą nam na mapie poukrywane znajdźki. Również do pojawienia się znajdziek na mapie posłużą nam znajdowanie mapy czy plecaka odkrywcy. Zadowoleni będą fani zwiedzania grobowców z poprzedniej odsłony, gdyż w Rise of the Tomb Raider jest ich o wiele więcej. Tym samym więcej jest samych zagadek, w których przyjdzie nam pomyśleć. Co prawda nie są to zagadki na miano serii Tomb Raider, ale lepszy ryc niż nic. Sam arsenał w grze tutaj został nieco poszerzony. Do dyspozycji będziemy mieli większą ilość łuków, pistoletów, strzelb czy karabinów. Wszystkie będziemy mogli ulepszyć, by zwiększyć ich szybkościelność, zasięg, obrażenia. Jeżeli chodzi o samą otwartość, to większość miejscówek jest liniowa, a otwartych lokacji, tak zwanych hubów, mamy tylko trzy.
rozgrywkę, urozmaicą nam tak nam też wyzwania, które polegają na przykład na zdobyciu flag, które są rozstawione po mapce, zestrzeleniu z łuku kilku tarcz czy spaleniu chorągwi. Wspomóc możemy sobie używając instynktu przetrwania. Teraz przejdę do nieco mniej przyjemnej części recenzji, mianowicie omówienia portu na Xboxa 360. Za port na 360 nie jest odpowiedzialny Crystal Dynamics, a deweloper Nixxes Software, który ma na swoim koncie porty takich gier jak Tomb Raider Underworld, Guardian of the Light, Legend oraz Legends of Kain: Soul Reaver 1 i 2, Defiance oraz Blood Omen 2 i wiele, wiele innych gier, których nie będę tutaj wymieniał. Jest to bardzo doświadczony deweloper, który współpracuje regularnie z Crystal Dynamics, a jakość ich portów jest po prostu dobra. Zwłaszcza, że portowali gry na PC-ta, PS3, Dreamcasta, Xboxa, a nawet i Gamecube'a. Reasumując, współpracują z Crystal Dynamics od 16 lat. Więc jaka jest jakość portu na Xboxa 360? Ogólnie rzecz biorąc, sami widzicie, jest po prostu średnia. Gra jest wyraźnie brzydsza od Tomb Raidera z 2013 roku. Efektów oświetlenia, jak połyskujący zachód słońca, przechodzące promienie słoneczne i inne tego typu dobrodziejstwa, po prostu nie istnieją. To, co było standardem w poprzedniej odsłonie, nie uraczy nas w Rise of the Tomb Raider. Również jakość detali nie powala. Widać gołym okiem, że jest gorzej. Pojedyncze obiekty, jak umeblowanie pomieszczenia, krzaki, kamienie, drzewa, wygląda po prostu mocno średnio. Na tle poprzedniej odsłony po prostu brzydko. Jakość framerate'a też nie jest zadowalająca. Owszem, jest to dość płynna rozgrywka w granicach 30 klatek. Gra się komfortowo, ale spadki FPS uświadczymy w miejscach ciasnych, jak na przykład jaskinie. Również w późniejszym etapie gry odczujemy wyraźny spadek animacji przy szybszym biegu w otwartych lokacjach. Czy chociażby doczytujące się tekstury pojedynczych obiektów, jak drzewa, kamienie. Są momenty w grze, gdzie spadek klatek jest o tyle poważny, że sam dźwięk przycina. Często jest tak, gdy chcemy otworzyć mapę świata. W samej grze, w czasie rzeczywistym, jest bodajże jeden taki moment, gdzie wszystko ścina na 2-3 sekundy. Reasumując, widać po prostu obniżenie jakości graficznej na koszt Xboxa One, co mnie osobiście nie dziwi. Xbox 360 nie został wykorzystany tutaj w 100% i widać to gołym okiem. Również wina nie leży po stronie Nixxes Software, które swoje porty na konsolę ma dobrej jakości. Raczej jest to tak zwane niedbalstwo na żądanie. W tym wypadku Microsoft maczał w tym paluchy. Polega to na obniżeniu jakości gry na starszą platformę, aby nie była konkurencyjna dla nowszej platformy. Tak, aby lepiej się po prostu sprzedawała. Po prostu czysty marketingowy zabieg, który uświadczyć możemy co generację. Czy warto więc kupić grę na Xboxa 360? Nie. Lepiej jest dołożyć trochę grosza i kupić już na Xboxa One, niż pchać się w starą generację. Albo poczekać, aż stanieje i kupić na Xboxa One. Z mojej strony to już wszystko. Jeżeli się podobało, zasubskrybuj mój kanał. Ja się z wami już żegnam. Do usłyszenia.